Cześć, witam Was, Adam z kanału MGSM, a tutaj mamy Xiaomi Mi 10, telefon, który już niebawem będzie do kupienia w polskich sklepach. Przyjechał do mnie na kilka dni przed sklepową premierą, trochę za krótko, żeby sporządzić pełną recenzję, którą zapewne niebawem zobaczycie na mgsm.pl do poczytania, ale na tyle wcześniej, żebym mógł już Wam parę słów o nim powiedzieć w momencie, kiedy zaczyna się przedsprzedaż tego telefonu. Czy warto go kupić? Poznaliśmy ceny, o nich opowiem na koniec, bo wypada o tym chwilę porozmawiać, ale najpierw o samym telefonie. Design? Nie brzydki, ale kurczę, ja już to gdzieś widziałem. Był taki telefon, nazywał się Mi Note 10. Niepodobny? Bardzo podobny. Z przodu trochę mniej, zaraz Wam powiem dlaczego, ale z tyłu ja bym z daleka nie odróżnił. Telefon jest całkiem ładny, tył pokryty szkłem. Nie udało mi się go jeszcze zarysować, aczkolwiek bardzo obawiam się o wystającą oprawkę aparatu fotograficznego. Ona zresztą, podobnie jak w Mi Note 10, sterczy dosyć mocno. I tu warto, abyście skorzystali z pokrowca, który będzie dołączony do zestawu. Ten pokrowiec zniweluje tą oprawkę i wtedy tył nie będzie się rysował, aparat będzie chroniony, wszystko będzie spoko. Jak widzicie, obudowa trochę się brudzi. No ale najbardziej wkurza mnie to, że tu wokół aparatu zbiera się kurz i w zasadzie ten element wiecznie jest przykurzony. No trudno, tak to bywa. No i niestety oficjalnie telefon nie jest wodoszczelny. Użytkownicy Xiaomi zdążyli się już przyzwyczaić do braku mini jacka, ale wiecie, ja jestem człowiekiem starej daty i mnie przyzwyczajenie jednak trochę zajmuje. Nadal mnie wkurza, że nie ma gniazdka słuchawkowego, jest po prostu USB-C, no albo pozostaje Bluetooth. Tak samo wkurza mnie to, że nie można rozbudować pamięci kartą microSD. Pozostaje nam tylko to, co dostajemy w pamięci wewnętrznej. Xiaomi Mi 10 ma za to coś, co bardzo mnie cieszy, głośniki stereo. Jeden tu, drugi tu. I zobaczcie, one są tak położone, że kiedy trzymamy telefon w ten sposób do oglądania filmów, to ich nie zasłaniamy, a grają tak, że nawet tworzy się całkiem fajne wrażenie stereo. I co najważniejsze, dźwięk jest czysty i dosyć głośny. Także głośniki są naprawdę solidnym punktem tego telefonu. Równie solidnym punktem Mi 10 jest wyświetlacz. Ładny AMOLEDowy ekran o wysokiej jasności, dobrze dobranym minimalnym punkcie jasności, z ochroną wzroku, z trybem ciemnym interfejsu, no i z niewielką dziurką na aparat do selfie. Jak widzicie, chociażby podczas przeglądania internetu, telefon zgrabnie aparat ten maskuje. W dodatku możecie sobie włączyć na stałe maskowanie tego aparatu. I powiem Wam, że ten aparat jakoś nie narzuca się swoją obecnością w tym narożniku. Ekran ma rozdzielczość Full HD, która moim zdaniem jest wystarczająca przy tym rozmiarze. Ten telefon jest odrobinę większy od wspomnianego Mi Note 10 o 0,2 cala. Więc niewiele, ale jednak. Ta rozdzielczość wystarczy, ale ten jeszcze ma odświeżanie 90 Hz. Może być, chociaż powiem szczerze, nie jakoś dramatycznej różnicy to nie robi, ale ja nie jestem gamerem i może po prostu nie mam wyczulonego wzroku na to. Dobra, jest, można się tym pochwalić. Myślę, że można to też zapisać po stronie zalet tego modelu. Panel dotykowy działa bezbłędnie. Bezbłędnie działa też automatyczna regulacja jasności, ale nie ma tutaj diody powiadomień. Zamiast niej mamy Always on Display, który ja osobiście wolę od diody, bo jest po prostu bardziej funkcjonalny. W Xiaomi można go bardzo mocno skonfigurować, no i przede wszystkim przekazuje więcej informacji niż taka głupawa dioda. Zaletą Mi 10 jest również jego wydajność. Mamy tutaj topowego Snapdragona, 8 GB RAM-u. No i 128 GB pamięci wewnętrznej, moim zdaniem za mało. W telefonie flagowym w momencie, kiedy w ogóle tej pamięci już nie rozbudujemy. Niemniej, telefon działa bajecznie, po prostu bajecznie. Pół bańki w AnTuTu, no nie kłamie, to jest jednak fenomenalny wynik i płynność tego telefonu jest fenomenalna. Tutaj gracze będą zadowoleni, przeszczęśliwi. Nie mówiąc już o zwykłych użytkownikach, którzy będą ten smartfon traktowali bardziej użytkowo niż rozrywkowo. Smartfon pracuje w oparciu o interfejs MIUI 11. Ja po prostu MIUI uwielbiam za gesty, za pomocą których poruszamy się po telefonie, za szerokie możliwości personalizacji i za kilka użytecznych apek, chociażby apkę do konserwacji, czy apkę do przenoszenia, czy apkę do udostępniania, czy też za pilotami, który pozwala zmienić smartfon w pilota do telewizora. Interfejs w zasadzie jak dla mnie bez zarzutu, chociaż może ktoś narzekać, że a, dali tam różne preinstalowane aplikacje, ale je można usunąć jednym ruchem palca. Sam nie wierzę w to, co mówię, ale nie skrytykuję również czytnika linii papilarnych. Działa dosyć sprawnie, dosyć szybko. Oczywiście nadal moim zdaniem ustępuje klasycznym dobrym czytnikom, ale tutaj ten czytnik ekranowy naprawdę daje się polubić. Alternatywnie mamy całkiem szybkie, całkiem sprawne rozpoznawanie twarzy,
ale pamiętajmy, że to jest rozpoznawanie oparte o obraz przedniego aparatu, który teoretycznie daje się oszukać. A skoro o bezpieczeństwie mowa, to przypomnę, w Miłaj mamy drugą przestrzeń, gdzie możemy sobie pochować te rzeczy, które chcemy przed kimś schować. Jeśli chodzi o interfejsy łączności, to tutaj jest komplet łącznie z 5G, no i z NFC, które chyba bardziej Wam się przyda niż to 5G w tej chwili w naszym kraju. No ale na przyszłość już macie telefon gotowy. Jeżeli chodzi o jakość połączeń, tudzież współpracę z urządzeniami zewnętrznymi, wszystko przebiega jak należy. Tutaj niczego niepokojącego na razie nie zauważyłem. Akumulator, słuchajcie, jest w Mi 10 nieco mniejszy niż w Mi Note 10, z którym już ten telefon w kilku miejscach porównywałem. No jest akumulator mniejszy, ale za to mamy szybkie ładowanie 30W, szybkie ładowanie bezprzewodowe i ładowanie zwrotne, czyli jednak większa uniwersalność. Niestety dostałem telefon bez fabrycznej ładowarki, więc tylko mogę Wam podpowiedzieć, że zdaje się jest 30W w komplecie. Ja tutaj niestety musiałem używać ładowarki od innego smartfona, więc ten mój wynik chyba tak nie do końca będzie wymierny. Natomiast faktycznie możecie być pewni, że ładowanie szybkie tutaj jest i że działa. Jeżeli chodzi o czas pracy tego telefonu, no to tak do 2 dni. Zależnie oczywiście od tego, jak intensywnie będziecie wykorzystywać jego możliwości, bo wiadomo, jeżeli będziecie go upalać grami przez pół dnia, to ta bateria padnie Wam szybciej. W moim normalnym użytkowaniu tak 1,5 dnia to jest taki realny, przeciętny wynik. Jeśli chodzi o aparat fotograficzny, to podstawowa matryca jest podobna jak we wspomnianym już tutaj często Mi Note 10, ale pozostałe aparaty są, kurczę, słuchajcie, biedniejsze, naprawdę, ja się uśmiałem, ale tak jest. Drugi aparat szerokokątny ma 13 megapikseli i pole widzenia 123 stopni, a pozostałe dwa aparaty są po prostu dwumegowe, do makro i do rozmywania tła. Na szczęście jakość zdjęć całkiem dzielnie się broni, w zasadzie fotkom nie można niczego zarzucić. Trochę lepiej moim zdaniem wychodzą te zdjęcia robione z włączoną sztuczną inteligencją. Ona miejscami trochę podbija kolory, miejscami troszeczkę je przytłumia. Moim zdaniem te zdjęcia są przyjemniejsze w odbiorze, ale to oczywiście rzecz gustu. Generalnie do jakości zdjęć raczej przyczepiać się nie mogę. Są w porządku, ale nie zawsze. Zdjęcia obiektywem szerokokątnym zdecydowanie ustępują jakością tym robionym obiektywem podstawowym, szczególnie przy słabym świetle. W nocy to już w ogóle jest kiepsko, a trybu nocnego w zdjęciach szerokokątnych nie ma. Mamy go tylko w obiektywie podstawowym, a tam działa rzeczywiście fajnie. Zdjęcia makro no, też są takie sobie, za to rozmywanie tła jest całkiem fajne. Szkoda, że Xiaomi nie dodało teleobiektywu, bo tego tutaj trochę brakuje. Zbliżenie jest realizowane po prostu wycinkami głównej matrycy. Tak, do 2 razy to jeszcze jest jak cię mogę i chyba właśnie dlatego takie jest domyślne zbliżenie, ale dalej no to już wiadomo, no cyfrowy zoom i tyle. Jeżeli chodzi o jakość filmów, jest naprawdę przyzwoita i warto zauważyć, że możemy tutaj nagrywać filmy w rozdzielczości 8K. Nie wiem po co, ale możemy, a ich płynność jest całkiem zadowalająca, także tutaj też bym nie narzekał. Aczkolwiek myślę, że na co dzień lepiej sobie zejść do 4K, nawet w 60 klatkach można, a jeszcze lepiej po prostu do Full HD, bo wtedy pamięci wystarczy nam na dłużej, szczególnie jak w planach mamy jakieś dłuższe nagrywanie, na przykład gdzieś na wakacjach, na wyjeździe. Pamiętajmy, pamięci nie rozbudujemy, a pliki filmów 8K no niestety swoje ważą. Możecie w uproszczeniu przyjąć, że minuta takiego filmu to gigabajt pamięci, a pamięci macie tylko 128 giga. Dodam jeszcze, że w przypadku filmowania mamy do dyspozycji też tryb superstabilizacji. Interfejs aparatu fotograficznego jest fajny, prosty, przyjazny, ale niestety brakuje mi możliwości uszeregowania trybów według pożądanej przeze mnie kolejności. No i jeszcze kilka słów o aparacie do selfie. Ten jest również słabszy niż w Mi Note 10, z którym porównuję notorycznie ten telefon, ale w sumie zdjęcia też robi całkiem przyzwoite i też dosyć dobrze nagrywa filmy. Tutaj oczywiście wiele zależy od oświetlenia, bo przy bardzo słabym świetle no to już ten aparat radzi sobie trochę słabiej. Jak oceniam Xiaomi Mi 10 po kilku dniach obcowania z nim? Podoba mi się wyświetlacz, podobają mi się głośniki, podoba mi się to, jak telefon leży w ręku i w sumie wygląd też. Mogę powiedzieć, że raczej mi się podoba. Nieco chłodniej, powiedziałbym neutralnie, oceniam akumulator i aparaty fotograficzne, które zaznaczam są biedniejsze niż w dużo tańszym Xiaomi Mi Note 10. Telefon należy pochwalić za naprawdę wysoką, niesamowitą wydajność, ale kilku rzeczy nie przełknę.
Przede wszystkim nie dla mnie jest pamięć 128 GB bez możliwości rozbudowy kartą. Nie dla mnie jest również brak mini jacka i wodoszczelności. Ale za to możecie się cieszyć ekranem 90 Hz, możecie się cieszyć 5G i możecie powiedzieć, że macie telefon gotowy na przyszłość. Niestety za taką gotowość zapłacicie słono. W tej chwili Mi 10 wjechało już na poziom, powiedzmy, konkurencyjnych flagowców i niestety nie może konkurować już z nimi ceną, może tylko parametrami, no i w tym momencie już walka jest, powiedziałbym, wyrównana. No dobra, ale ile kosztuje? Pamięć 8 plus 128 to cena 3499. Wyższy tier pamięci 8 plus 256, który no, ma sens, już kosztuje 4000. Ja usiadłem i tak siedzę z niedowierzaniem. Wiecie co? Nie, sorry, nie. Za te pieniądze nie. Fani Xiaomi mogą mnie teraz zlinczować, ale tak jak ceniłem flagowce Xiaomi za to, że oferowały bardzo dobre parametry w bardzo dobrej cenie, tak tutaj niestety już mówię tylko o dobrych parametrach w cenie podobnej jak inne flagowce. Ech, smuteczek i tęsknota za Xiaomi, które kosiły wszystko cenami, choćby przypomnijmy poprzednią generację Mi 9. I gdybym miał Wam teraz doradzać, to o ile nie oczekujecie topowej wydajności i ekranu 90 Hz i raczej nie zamierzacie w najbliższym czasie korzystać z 5G, to kupcie sobie Xiaomi Mi Note 10. Będziecie chyba moim zdaniem bardziej zadowoleni niż z tego, bo pamiętajcie, jeszcze dobry tysiak zostanie Wam w kieszeni na bardzo dobre słuchawki. Także bardzo mi przykro, drogie Xiaomi, ale tym razem nie było pozytywnie. Ale to przez tą cenę. No i cóż, pozostaje mi teraz tylko podziękować Wam za oglądanie podsumowania moich pierwszych wrażeń z użytkowania Xiaomi Mi 10. No i zapraszam Was na kolejny film oczywiście, chyba że po drodze fani Xiaomi gdzieś tam mnie załatwią w jakichś krzakach. No trudno, gdybym się nie pojawił, to już wiecie dlaczego. Do zobaczenia. Cześć.